Hej, jestem Minz. Witajcie w kolejnej odsłonie gry Assassin's Creed Odyssey. Jesteśmy na wyspie Eubea w dalszym ciągu, pod kamieniołomem w Oreos, który już mamy za sobą i teraz możemy się udać dalej w kolejne nieodkryte miejsce na tej wyspie, a jest to w tym kierunku i pójdziemy sobie wybrzeżem i podkrywamy kolejne. To by było szybciej, przywołamy Fobosa. Fobos już jest, ale jeszcze. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Dobrze, wyjdź z tych drzew, mój drogi. O, znowu dzięcioła słychać. Ups. Trochę dużo skał. Znów. I skok. O kurczę. Dobra, był sobie Fobos. Trochę się rozkraczył. Daleko nie jest, pobiegniemy sobie teraz bez niego. Zanim się zrespi, to my już będziemy na miejscu. O! Proszę. Grobowiec. Schodzimy. Światło, proszę. No tak. Szczury. Jakiś poprzedni śmiałek. Zaświecimy sobie. O! Jakie pajęczyny. Ale świetnie się spaliły. To było dobre. Uoj! No dobrze. Tego nie zauważyłam. Jeszcze następny wąż. Ale znów. Nie, już myślałam, że znów się podpaliłam. Tak, Stella rozumiem, że jest za tymi drzwiami. Sprawdzać nie będę. Jeszcze zobaczę sobie, no właśnie. Czy to tu? O, wąż. I w pysk pochodnią. I tu się nie przedostaniemy. Stąd tędy możemy wyjść. Dobrze. Niech będzie. Idziemy tu. Trzeba pozbierać. Przesuniemy. Okej. Okay. O,
Nie? Rozumiem, mam ciągnąć. I ty tutaj, dobrze, podpalę cię. Jeszcze coś tu było? Poza tym... Zaraz sprawdzimy. Tak, tutaj coś... Prawie by się spaliło. Okej. Wow, to było coś. Pach i pochodniami. Siu, o kurcze, ale rzeźnia. I 53 skóry. W sumie wystarczyło rzucić pochodnie i same by spłonęły. O, a tej to się chyba nie da zapalić. Ej, czy coś tu jest? No jest, skarb. Skrzynia się okopciła, ale nie spaliła. Coś jeszcze? Nie, to wszystko. Możemy wracać. I szukamy Steli w dalszym ciągu. Nic. Za tym się nie ukrywa. Ale tu już jest. I tutaj. O! Sobie zaświecimy. I chyba tyle w tym miejscu. Coś tu jest poza tym? Nie. Jedno wystarczy, że zapalimy. O! Okej. Dobrze, na szczęście w wodzie jest jaśniej. Tutaj coś jest. Ale dobrze, tam za chwilę wrócimy. Popłyniemy sobie tędy. Właśnie myślałam, że tu ten gad na mnie czyha. Tam jeszcze jeden jest. Po nim. Co tu możemy zrobić? Na razie nic, idziemy. A, jeszcze tutaj jesteś. O. Coś tu jeszcze? Pewnie tam jest ukryte. Są ukryte jakieś drachmy. I tam za ścianą, dobrze. Okej. Tak to wygląda.
Czy oddalamy się sporo od tamtego miejsca? No nic, wrócimy do tej wody jeszcze. O! Jest skarb, jest stela. Nie chcę jednak opuścić. Prawdopodobnie był jeszcze jeden skarb tej lokacji. I jest. Kolejny punkt zdolności do kolekcji. I to jest to miejsce. No dobrze. Wróćmy sobie. A, oka Sandro. To nie było konieczne. Jaki tron? Trzeba było tam od razu iść, trudno. No nie. Okej. Czyli po nic. Piłka zmyłka. To się dałam zrobić. Ale tutaj coś jest. A. Okej. Chociaż tyle. Udało się. Super. Teraz do wyjścia. Coś tu? No właśnie. Jedna pusta amfora. Chyba nie tu. Bardziej w tą stronę. Nie chcemy kluczyć w kółko. Za bardzo. Proszę, i mamy kolejne. Szybko się respią. Bajecznie. Grobowiec zaliczony, możemy odkrywać następne nieodkryte miejsce. Boss się już na pewno zrespił. Oczywiście. Radośnie przygalopował do nas. Dobra, zobaczmy sobie, gdzie jest to nieodkryte miejsce. Wiem, że wzdłuż wybrzeża trzeba. O, tutaj. Okej, całkiem niedaleko. Aha, i po co nam on był? Trzeba się wspinać. A Phobos niestety nie ma takiego skilla. Więc trzeba sobie samemu poradzić. Kamyczki, kamyczki. Łódź 10 żelaza. Możliwe, że znowu w jakiejś jaskini.
Chociaż pokazuje raczej na górze. Ok, wspinamy się znowu. Jeszcze wyżej. Obozowisko Krios. Dobrze. Jest w pełni dzień. Więc najpierw sobie oznaczymy wrogów. A gdzież tu jeszcze jakiś jest? Czy więzień, tak. Zapasy. Tu sobie spacerują. Dobrze. I poprosimy o chwilę ciszy. Medytacji spędzonej, na medytacji w sumie spędzonej. I tak właśnie tym oto cudownym sposobem nastała noc. I chociaż jeden żołnierz śpi. No, wejdziemy. Nic z tego? No to lipa. No nic, idziemy głównym wejściem. Ten prawie śpi. Do tego podbiegniemy. Chociaż zaraz, jak to się tu ma. Dobra, tam ci nie zauważą. Okej. Teraz tego. Ojoj. Dobra. Oj, nie to chciałam zrobić. Obudziłeś się. Jak mi przykro. Ło, jeszcze się cały namiot podpalił. Okej, szybko poszło. Zapasy. Podpalamy teraz to. Oj. Dobra, może nie to. Tamto też może spłonąć zresztą. Co mi tam? W końcu dobrze nam idzie bycie piromanem. Jedyne czego nam brakuje do tego wspaniałego setu Agamemnona to jeszcze hełm. I zdobędziemy go, myślę, wkrótce, bo przydałby nam się cały set, bo da nam jeszcze dodatkowe 100% do podpalenia. A to całkiem sporo. Coś tu jeszcze? Chyba wszystko w tym obozowisku. A tu jeszcze coś się świeci, błyszczy. Tutaj też chyba w namiocie. Tak. Jeszcze kilka drachm. I możemy biec tutaj. I znowu w obozie. Większy kawałek stąd.
Dobra, nie atakujemy. Lecimy do naszego celu. Coraz bliżej i bliżej i jeszcze bliżej. Okej, i jesteśmy. Jeden gostek. Reszty nie widać. Okej. Psionio. I tyle. O. Dziki trają takie fajne rzeczy w namiotach, dobrze wiedzieć. Jeszcze drzewko. I chyba coś mi tu jeszcze. No właśnie. Czy coś jeszcze zostało? Tak, tam coś jest. I tutaj, i tam. O. Jest żelazo. I jeszcze tutaj 7 drachm. Dobrze. Pobosie, nie uciekaj, nie uciekaj. Jeszcze zostaje nam orzełek i ten znak zapytania. Więc pędzimy. Oj, niedźwiedź. Nie, niedźwiedziu, wybacz. Nie będę cię teraz atakować. Orzełek jest moim celem. Nie ty. Choć skórami nie pogardzę, ale nie tym razem. Dirfi. Okej, okay, jesteśmy już. Jeszcze tylko się trzeba wspiąć. No, Kassandro, bo jeszcze mi spadniesz stąd. Ostrożnie. Dobra, i skok do jeziora. Wow, nie. Prawie do jeziora. Teraz. Czy coś tu jest? Tak, coś jest. I to jest właśnie to, o czym marzyłam. Kolejny orykalkum do kolekcji. Ciekawe, czy w drugim jeziorze też jest. Nie, to jezioro wydaje się dość płytkie, bo nie można zanurkować w nim. Nie. I tu nic nie ma. Dobra. Gdzieś tu był w pobliżu znak zapytania. O, właśnie tu. Więc jeszcze się do niego udamy. Ojej, i na górę. Ale dla orykalkum było warto.
Jeszcze jedna jaskinia. Pewnie ze zwierzakami. Zaraz zobaczymy jakimi. Co obstawiacie? Niedźwiedzie czy lwy? Nie, ludzie. Czyli nic. Ten deseń. If you're looking for the farmer, you just missed him. Check the road headed east. Niekoniecznie szukam farmera. Przyszłam raczej sprawdzić, co tu jest. Ciekawego. Ło. Tak, tutaj nic. Choć się świeci, niestety podnieść nie mogę. O, ile tutaj świecidełek. I skarb. Dokąd mnie to prowadzi? Jeszcze zobaczymy sobie. Aha, do wyjścia. Po prostu gdzieś dalej. W wodzie też jakieś były drogocenności. I jesteśmy tutaj. Aha, z powrotem przy jeziorach. Co i tak nie jest niczym złym, bo zostało nam to miejsce. Ruszamy do domku pełnego złoczyńców. A największym wśród nich będę ja. Że co, że to już tu? Czekajcie, bo zgubiłam. Aha. No tak, tutaj najwyraźniej tego nie skończyliśmy. Albo? Nie, okej, dobra. Więc tak, będziemy sobie nagarniać na nasz kark kolejnych najemników. Ella. Który jeden z nich już tutaj na nas czeka. To jest jedno. Aha, tu jest drugie. Trzecie. I skarb. Dobrze. Najpierw skarb. Bo to jedna z istotniejszych rzeczy. Teraz. Tu. Trochę za daleko. Przejdziemy tu, czy nie przejdziemy? Przejdziemy. Dobra. No. Wszystko jedno, wszystko jedno. Zaraz zobaczymy. I co? Nie? Dobra. Jeszcze raz. Jak nie, to robimy w ten sposób. Dobra, podpalimy to w ten sposób. W takim razie. I teraz już się powinno zająć. Tak jest. Będzie? Jest. I jest najemnik. Trzeci był tam. To był ten z najemnikiem.
Dobra, my tymczasem uciekamy i czwarty. Tutaj. Ła. I zadanie wykonane. A tamten już pędzi do nas. Okej. To w takim razie uciekniemy sobie przed nim, bo nie jest nam w tym momencie do niczego potrzebna z nim walka. A, zaraz, jeszcze coś jeden. A, jeszcze jeden skarb. Gdzież on jest? Tutaj? Skoro tak. Tylko czy on się zalicza do tej lokacji? Sprawdzimy zaraz. Chyba tak, w takim razie, skoro jeszcze... Dobrze. I jest. Dobra. I myślę, że na tym sobie skończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. To do następnego. Hej, hej!